Witamy Państwa bardzo serdecznie dziś tu na Kartuskim Rynku w tej godzinie miłosierdzia. Chcemy słuchać o świętym Janie Pawle II, być bliżej Niego z wdzięcznością serc, by wspólnie radować się tym szczęśliwym dniem. Chrystusowi, dla Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się, Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Gdy widzę was zjednoczonych wiarą w Chrystusa, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei. Kościół jest misterium w Chrystusie, musi być uważany za znak i narzędzie świętości. W ciągu całej historii Kościoła, w okolicznościach najtrudniejszych, święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy. Dlatego dziś pilnie potrzebujemy świętych, o których trzeba usilnie błagać Boga. Że sercem świętości jest miłość, która prowadzi również do oddawania swego życia dla innych. Dlatego naśladowanie świętości Boga, tak jak objawił się nam On w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, nie jest niczym innym niż przedłużeniem historii Jego miłości, szczególnie względem ubogich, chorych i potrzebujących. Gdzie można dzisiaj więcej zobaczyć? Thank you.
tradycja słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach i długa jest tradycja świadectwa dawanego Słowu, które w Chrystusie stało się ciałem. Idzie ona przez stulecia. W tę tradycję wpisuje się także nasz wiek. Dziś z tą samą nadzieją proszę was, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, by Chrystus mówił, obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. Bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca Twego i Twoją matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie pożądaj żony bliźniego Twego. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jest Jego. Oto dekalog. 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Bo Jezus Panem jest. Miłosierdzie kieruje go na drogę nawrócenia. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny do niczego. Na nic też nie zasługuje. Spowiedź, zanim stanie się wędrówką człowieka ku Bogu, jest wpierw wejściem Boga do człowieczego domu. Dumni, że jesteśmy Polakami i że nasza ojczyzna dała światu i Kościołowi świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie wszystkim za obecność na tym dzisiejszym koncercie. Dziękuję, to prawdziwe święto dla nas wszystkich.
koncerty dla Państwa mieli przyjemność prowadzić Bogna Wosińska i Piotr Lewna. Dziękujemy raz jeszcze za praktyczne przybycie.